Wychowanek Unitczew Mateusz Biskup w minioną sobotę w czeskich Racicach wywalczył złoty medal Mistrzostw Świata w wioślarstwie w konkurencji czwórek podwójnych. To jego trzeci medal na Mistrzostwach Świata w karierze, ale po raz pierwszy został mistrzem. Skład mistrzowskiej czwórki podwójnej został złożony dopiero w tym sezonie. Srebrni i brązowi medaliści Mistrzostw Świata w dwójce podwójnej Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski dołączyli do Fabiana Barańskiego i Dominika Czaj. Selekcjonerzy kadry narodowej Aleksander Wojciechowski i Robert Sycz postanowili dla tej osady poświęcić najlepszych polskich wioślarzy, żeby stworzyć ekipę nawiązującą do sukcesów dominatorów z Polski, mistrzów olimpijskich z 2008 roku. Polacy w czwórce podwójnej byli jednym z faworytów Mistrzostw Świata w Czechach. W tym sezonie ta osada była najlepsza w Pucharze Świata. Kilka tygodni temu w Mistrzostwach Europy od Polaków lepsi byli tylko Włosi. Biało-czerwoni zdobyli srebrny medal. Finałowy wyścig początkowo był wyrównany. Prowadzili Włosi, ale z niewielką przewagą nad Polakami i Brytyjczykami. W drugiej części dystansu Polacy wypracowali znaczącą przewagę i wygrali pewnie. 28-letni Mateusz Biskup mieszka w Tczewie, jest zawodnikiem Lotto Bydgoszcz i Bydgoszcz, a wychowankiem Unitczew. Jego pierwszym szkoleniowcem był Mariusz Grubich. Trzeci medal Mistrzostw Świata jest dla niego pierwszym złotym. Dwukrotnie startował w dwójce z Ziętarskim w finałowym wyścigu Igrzysk Olimpijskich, ale medalu nie zdobył. Mistrzostwo Świata Mateusz wywalczył w roku, w którym jego pierwszy klub Unitczew obchodzi jubileusz stulecia swojej działalności. Czy czuliście się w roli faworyta na tych Mistrzostwach Świata? Bo byliście naszą taką nadzieją na te Mistrzostwa. Na pewno czuliśmy się mocniej, ale czy w roli faworyta, to nie ująłbym tego w ten sposób, bo tak jak pokazały Mistrzostwa Europy, Włosi potrafią naprawdę dobrze pływać. Brytyjczycy, którzy półfinał też na Mistrzostwach Europy mieli naprawdę mocne, zdołali się pozbierać po tak dużej stracie w połowie dystansu. Wiedzieliśmy też, że w takim razie pokażą pewnie swoje najlepsze pływanie tutaj teraz na Mistrzostwach Świata i trzeba będzie na nich uważać. Tak więc no, czuliśmy się mocniej, ale wiedzieliśmy, że to za darmo nikt nie odda i że trzeba będzie naprawdę pojechać wszystko, co mamy, żeby zdobyć to złoto. Mateusz, ta czwórka jest uważana za taki dream team, za nawiązanie do tej naszej najlepszej osady w historii polskiego wioślarstwa. Czy wy też to czujecie, że powstała wreszcie taka osada, która może przez kilka sezonów osiągać bardzo duże sukcesy? Tak. Naprawdę dobrze się czujemy w tym składzie. Cała ta grupa tak jakby trochę dojrzewała do tego wszystkiego, bo już jednak kilka lat ze sobą jesteśmy. Pływaliśmy w różnych zestawieniach, no i teraz wygrało to zestawienie i naprawdę dobrze nam się pracuje w takim ustawieniu. Powiedz jeszcze, jak smakuje złoto. Było srebro Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, potem jeszcze brązowy medal, a teraz złoto. Czy z wszystkich tych sukcesów cieszyłeś się tak samo, czy jednak poczułeś się naprawdę mistrzem po tym osiągnięciu ostatnim? Jeszcze to trochę tak jakby nie dochodzi, ale no, to jest jednak największy sukces, z którego chyba no, jest największa radość. Życzę Tobie i całej osadzie, całej Waszej ekipie utrzymania takiej dyspozycji jeszcze co najmniej przez 2 lata. Wiadomo dlaczego. Chodzi o Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. Dokładnie tak.